nie bajki. Prezentuję serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Błogosławiony Jan z Dukli, wyznawca. Urodzony w 1414 roku, umarł w roku 1484. Grób w kościele Bernardynów we Lwowie. Obraz przedstawia Jana unoszącego się nad miastem Lwowem. Przez to cudowne zjawienie się ocalił Lwów przed nieprzyjaciółmi w roku 1648. Życie. Na pograniczu Węgier i Polski leży miasteczko rodzinne Jana, Dukla. Rodzice jego niezamożni nie myśleli wcale o głębszym wykształceniu swego syna. Lecz tamtejszy proboszcz poznał zdolności chłopca i rodziców namówił, by wysłali go do Krakowa na studia. W roku 1435 otrzymał tu pierwsze stopnie naukowe. Pragnął teraz poświęcić się stanowi duchownemu. Lecz najpierw udał się na Puszczę Leśną pod Cergową. Tu wśród modlitw i umartwień spędził 3 lata. Spotkał go tu święty Jan Kanty i poradził mu, by wstąpił do zakonu franciszkanów. Przyjęty został kapłanem, a wkrótce przełożonym klasztorów w Krośnie i we Lwowie. W roku 1453 przybył do Krakowa i dowiedział się, że tu pracują Bernardyni. Reguła ich była surowa, co tym bardziej zachęcało Jana, by do nich wstąpić. Pozwolono mu na to. A gdy Bernardyni zbudowali klasztor swój we Lwowie, tam zamieszkał i gorliwie oddał się pracy nad nawracaniem schizmatyków na łono kościoła katolickiego. Przyczynił się do obrony Lwowa w 1474 roku. Gdy oblężeni przez Tatarów Lwowianie zdawali się dobywać ostatnich sił swoich, Jan z Dukli wyszedł na mury i wały miasta w procesji z Najświętszym Sakramentem. Tyle dodał odwagi walczącym, że odparli Tatarów. Nazywano go za to Gromem Nabisurmanów. Papież Klemens XII dał Janowi z Dukli tytuł błogosławionego w roku 1735. Legenda. W czasie pobytu swego w Puszczy Leśnej Jan nie mógł się pozbyć tęsknoty za domem rodzinnym. Nieraz powtarzał sobie: tak dawno już nie widziałem domu, ojca i matki. Trzeba mi koniecznie spojrzeć na ukochanych, przyjrzeć się chacie, ukochać najbliższych. I poszedł. W drodze cieszył się na samą myśl o przywitaniu się z matką, o serdecznej z nią rozmowie. Jakoż nie za długo stanął u drzwi chaty. W izbie ujrzał matkę swą ukochaną, zajętą właśnie pieczeniem chleba. Pokornie stojąc u drzwi, poprosił matkę o jałmużnę. Matka zaś, kłopocąc się wyjmowaniem chleba z pieca, ledwie na drzwi spojrzała i ofuknęła proszącego: daj mi spokój, idź z Bogiem. Tylu się tu kręci po domu ludzi, że ledwie cierpliwości starczy. Zrozumiał Jan, że własna matka go nie poznała, bo czyż tak by się z nim obeszła? Odszedł ze zbolałym sercem i poznał przestrogę od Pana Boga. Nie będziesz miał, człowieku, innej radości dla serca twego, jak tylko mnie samego, skoro mnie sobie obrałeś. Gdy matka za niedługą chwilę dowiedziała się od męża swego, kto stał pod drzwiami i o chleb prosił, zalała się łzami tak serdecznie, że z trudem ją można było uspokoić. Modlitwa. Boże, któryś błogosławionego Jana, wyznawcę Twojego, głębokiej pokory i wielkiej cierpliwości darami przyozdobił, spraw miłościwie, abyśmy naśladując Jego przykłady, tejże co i On, dostąpili nagrody. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.